Przez całe życie śpiewała o miłości, ale tak naprawdę nigdy jej nie zaznała. Osiągnęła ogromne sukcesy, ale w życiu prywatnym była osobą bardzo nieszczęśliwą. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj tragedia Violetty Villas, która była jedną z najbardziej znanych polskich wokalistek, ale tak naprawdę nie osiągnęła nigdy w życiu szczęścia. Właściwie nazywała się Czesława Maria Cieślak. Urodziła się w Belgii, gdzie jej ojciec pracował jako górnik. Do Polski przyjechała po II wojnie światowej i osiadła wraz z rodziną w Lewinie Kłodzkim. Szybko dostrzeżono jej ogromny talent muzyczny, ale tak naprawdę jej największym atutem był głos. Niezwykły sopran o zakresie aż 4 oktaw. Predysponowało to ją do kariery operowej, ale Violetta wybrała jednak estradę. Już jej pierwsze nagrania radiowe okazały się sensacją. W wieku 22 lat wygrała plebiscyt Ekspresu Wieczornego na najlepszy polski przebój. Dzięki temu corocznie występowała w Sopocie i w Opolu, a jej głos stał się rozpoznawalny dla każdego Polaka. Idzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na spacery w letnią noc. Jej specjalnością stały się romantyczne piosenki o bardzo wzruszających tekstach, które śpiewała ku zadowoleniu słuchaczy. Nie ma miłości bez zazdrości, bo nie ma zazdrości bez miłości. Violetta śpiewała romantyczne piosenki, ale jej życie prywatne nie układało się najlepiej. Za mąż wyszła w wieku zaledwie 17 lat za porucznika Wojsk Ochrony Pogranicza Piotra Gospodarka. Podobno zmusił ją do tego ojciec, który nie chciał, by córka zmarnowała się w domu. Ich syn Krzysztof wszedł na świat rok po ślubie, ale wkrótce Violetta porzuciła męża i syna i wyjechała do szkoły muzycznej do Szczecina. Przy sobie miała ostatnią pensję męża, w szkole dostała też stypendium. Mąż ją jednak odnalazł i poszedł do dyrektora szkoły, żądając, by żona wróciła do domu. Na to dyrektor odparł, że jej miejsce nie jest przy mężu, gdyż takiego talentu muzycznego w Polsce nie było od czasu zakończenia II wojny światowej. Rozwiedli się w 1958 roku, a Gospodarek wyjechał do Wrocławia, gdzie ponownie się ożenił. Okazał się bardzo dobrym ojcem i mężem, a Violetta ponownie zobaczyła swojego syna dopiero gdy ten miał 4 lata. Do tej pory wychowywali go dziadkowie. Kariera Violetty nabierała rozpędu, zdobywała seriami nagrody na festiwalach w zachodniej Europie, a podobno podczas koncertów paryskiej Olimpii od jej głosu drżały nawet kryształowe żyrandole. Była związana z różnymi mężczyznami, ale najważniejszym z nich okazał się krytyk muzyczny Jan Eckert. Przystojny i elegancki, znający obce języki, znakomicie poruszał się po salonach Europy Zachodniej. Po latach Violetta miała powiedzieć, że był jej największą miłością, chociaż była dyskretna, nigdy nie wymieniła jego nazwiska wprost. Dochowywała mu wierności, ale ich związek definitywnie zakończył się po wyjeździe wokalistki do Las Vegas. Pisywali do siebie listy, on doradzał jej w rozmowach z impresariami, ale miłości nie można kultywować na odległość. Za oceanem była gwiazdą revue Casino di Paris, występowała razem z Paulem Anką i Frankiem Sinatrą, nagrywała duety z Barbarą Streisand, a warto pamiętać, że w tym miejscu nie poradził sobie sam Charles Aznavour. Podczas występów towarzyszył jej 100-osobowy chór, na estradę wjeżdżała w białym kabriolecie marki Jaguar. W Polsce uznawano to za symbol kiczu, ale tak się robi karierę w Ameryce. Wystarczy wspomnieć też Polaka z pochodzenia, słynnego Liberacza. Jak na polskie warunki zarabiała wręcz niewyobrażalne pieniądze i mogła sobie pozwolić na zakup domu w Magdalence. Kiedy w 1975 roku posiadłość została okradziona, to straty wyceniono na 600 tysięcy złotych, a średnia krajowa wówczas wynosiła 4 tysiące złotych miesięcznie. W Ameryce zetknęła się jednak także z narkotykami. Podobno był to sposób, by odreagować stres. Ostatecznie nie potrafiła ułożyć sobie życia i po zerwaniu z Eckertem właściwie nigdy nie potrafiła się zaangażować uczuciowo. Niewiele zmieniło się po powrocie na stałe do kraju, gdyż właściwie nigdzie nie czuła się u siebie. Koncertowała w Polsce i na całym świecie, nagrywała płyty, grała w filmach i marzyła o tej jednej wielkiej miłości. Niestety właściwego mężczyzny nigdy nie spotkała. Jednak jeszcze raz spróbowała szczęścia w małżeństwie
i w 1988 roku wyszła za mąż za biznesmena z Chicago, Teda Kowalczyka. Ich wesele było ogromnym wydarzeniem medialnym, do dzisiaj wspominanym przez tamtejszą Polonię. Trwało 3 dni, było 1500 gości, małżonkowie kroili 4-piętrowy tort, a willa wystąpiła w 20 kreacjach. W podróż poślubną wybrali się na Hawaje, jednak po roku doszło do rozwodu. Od tej pory Villas nie związała się już z żadnym mężczyzną, a jej były małżonek twierdził, że wokalistka bardziej interesowała się bezdomnymi zwierzętami niż jego osobą. Faktycznie, z czasem opieka nad zwierzętami stała się jej obsesją i wpłynęła na optykę postrzegania jej osoby. Pamiętamy głównie Villas z ostatnich lat jej życia, pamiętamy o jej dziwactwach, a zapominamy, jak wielką była artystką. Jej główną winą było to, że nie potrafiła poradzić sobie z własnymi lękami i przez całe życie poszukiwała odwzajemnionego uczucia. Zmarła w grudniu 2011 roku w Lewinowie Kłodzkim. Więcej o Violetcie Villas i artystkach epoki Polski Ludowej znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!